miejscu, w którym liczy się każda linia i każdy szczegół. W niepozornej sali, trochę na uboczu, stoi auto, które pomogło uratować cały wielki koncern BMW. Pod koniec lat 50. ta bawarska firma miała poważne problemy finansowe. Do przejęcia już szykował się odwieczny konkurent Mercedes. Rzutem na taśmę znaleziono inwestora, który zgodził się na pomoc firmie tylko dlatego, że zobaczył projekt właśnie tego samochodu. BMW 1500 to dzisiejszy odpowiednik piątej serii. Miało to być auto, które pozwoli firmie wyjechać na prostą i na szczęście dla pracowników okazało się wielkim sukcesem. Er war der Star auf der internationalen Automobilausstellung 1961, der BMW 1500. Samochód zrobił świetne wrażenie na dziennikarzach na targach w Frankfurcie w 1961 roku. Niecałe 12 miesięcy później rozpoczęto produkcję. Sprzedano ponad 23 tysiące egzemplarzy, między innymi dzięki takim reklamom. Die ursprüngliche Freude am Autofahren. Überall in der Welt. In New York, in Tokio. W podstawowej wersji 1500 montowano silnik o pojemności 1,5 litra o mocy 80 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna to 150 km na godzinę, a rozpędzenie się do setki zajmowało około 15 sekund. Następnie auto przechodziło kolejne modyfikacje. Powstał model 1600 i 1800, potem kolejne, które pozwoliły koncernowi stać się tym, czym jest dziś. Jednak gdyby nie ten model, BMW prawdopodobnie przestałoby istnieć. Z Monachium, Bartek Dajnowski, Onet.